Szanowni Państwo, drodzy uczestnicy 13. Forum Gospodarczego. Ostatni rok, rok pandemii, diametralnie zmienił wiele obszarów życia społecznego i gospodarczego. Fakt, że Forum Gospodarcze odbywa się w formule online, jeszcze rok temu byłby nie do pomyślenia. Dziś nikogo to już nie dziwi. To drobny, ale znaczący dowód, że pandemia stała się prawdziwym katalizatorem cyfrowej transformacji. Dziś, kiedy wiele branż przeżywa najtrudniejsze momenty w historii, cyfryzacja przynosi nadzieję na lepsze. To właśnie cyfryzacja jest dziś szansą na przetrwanie, na normalność, a nawet na przyspieszony rozwój. Propozycją rządu na wyjście z pandemicznego kryzysu i na szybką odbudowę naszego ekonomicznego potencjału jest Krajowy Plan Odbudowy. Realizacja Krajowego Programu Odbudowy w dużej mierze będzie możliwa dzięki wynegocjowanym pieniądzom z Unijnego Funduszu Odbudowy oraz dodatkowym środkom, jakie na ten cel przeznaczy rząd. Jednym z filarów tego planu jest skokowy wzrost wydatków na szeroko pojętą digitalizację kraju, która przełoży się na gospodarkę, na administrację, na politykę społeczną i system edukacji. Rozwój sieci szerokopasmowych, badania i rozwój, upowszechnienie cyfryzacji i inwestycje w inteligentną mobilność to działania, które wyznaczają zupełnie nowy horyzont. Branża ICT będzie forpocztą tej cyfrowej przemiany. Będzie odgrywała kluczową rolę w modernizacji systemu zdrowia czy dopasowaniu systemu oświaty do wymogów gospodarki cyfrowej, a także do zmieniającego się rynku pracy. Czekają nas czasy rozwoju szkolnictwa dualnego i zawodowego. Kierunki kształcenia muszą uwzględniać realne potrzeby pracodawców i rynkowe trendy. Zaplanowane wydatki idą w miliardy euro, a pierwsze pieniądze planujemy uruchomić już w tym roku, jak najszybciej. O wspólnych projektach informatycznych rozmawialiśmy też na niedawnym spotkaniu grupy V4. To dla sektora teleinformatycznego kolejna płaszczyzna działań. Efektem tych projektów i inwestycji będzie wzmocnienie polskiej gospodarki, podniesienie jej konkurencyjności i uodpornienie jej na przyszłe kryzysy. Chcemy, żeby Krajowy Plan Odbudowy był prawdziwym impulsem rozwojowym, żeby znacząco poprawiła się jakość życia Polaków. I, co istotne, żeby ten impuls dotarł do każdego powiatu i do każdej gminy. Czy pełna cyfryzacja w Polsce się powiedzie? Jestem przekonany, że tak. Polacy pokochali rozwiązania cyfrowe i coraz więcej osób z nich korzysta. W tym także przy załatwianiu spraw urzędowych. Tylko w ubiegłym roku 4 miliony Polaków założyło profil zaufany. W sumie korzysta z niego już ponad 9 milionów obywateli. Natomiast aplikacja mObywatel ma już 2 miliony użytkowników i codziennie przybywa nowych. Coraz więcej spraw możemy załatwić z domowego komputera. Elektroniczny PIT, e-recepty, e-zwolnienia, internetowe wnioski 500+ i wiele, wiele więcej. Coraz większa część obsługi biznesu, w tym pełna obsługa tarcz antykryzysowych, jest dostępna w internecie. Urzędowe sprawy jeszcze nigdy nie były tak proste. A to wszystko tylko zapowiedź cyfrowej ery, która dla Polski właśnie rozpoczyna się na dobre. Dlatego cieszę się, że w 13. Forum Gospodarczym biorą udział najważniejsi gracze na polskim rynku technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Bo od cyfryzacji i technologii ICT zależy kształt polskiej nowoczesności. Życzę wszystkim Państwu owocnej pracy. Życzę wielu pomyślnych rozwiązań dla Polski.